Hej, witam was ponownie z tej strony, ja już... O, mam strasznie głośno. Tutaj z pewnością nie możemy zostać. Zbliżając się do rozstojów Lethiany, zauważasz dwoje Dwoje zaciekle dyskutujących ze sobą ludzi. Kobieta wskazuje na północ i mówi: nie wiem, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby tu zostać. Przez niestabilność w regionie cierpi nasz interes. Jeśli będę musiała zapłacić jeszcze jedno myto albo opłatę za ochronę, zostanę bez pierścienia przy duszy. Ale gdzie się podziejemy? W terasach nigdzie nie jest bezpiecznie. Możemy udać się do Kamiennej Strażnicy. Podobno tamtejsze burze ustały, a może... Zakończyłeś edykt burz, dzięki czemu cmentarycką miecze odetchnęło po długim roku szalejących na jego terenie tornad. Dzięki Kruczkowi i prawnemu córka grobowego Osze i jej dziecko, dziedziczka regentów, dożyły zakończenia burzy. Niedawno to było. Zdedele pergaminu? Skoro wieczne pożary zostały wreszcie ugaszone, nie ma już obawy, że ogień strawi nasze towary. Musi być... Na twój widok kobieta przerywa rozmowę, jej twarz blednie. Stanowicielu, wróciłeś! Szybko się kłania, po czym z zakłopotaniem przestępuje z nogi na nogę, nie spuszczając cię z wzroku. Z oczu, przepraszam. Kim jesteś? Ja? Jestem tylko skromną handlarką. Osobą bez znaczenia. Razem z moim pomocnikiem zastanawiamy się, dokąd się teraz udać. Prowadzenie interesów w rozstajach Lethiany stało się trochę zbyt nieprzewidywalne, jak na mój gust. Denerwują cię? Nie! Kobieta podnosi głos, lekko podskakując. Na chwilę spuszcza wzrok, próbując odzyskać panowanie nad sobą. Nie! Mówi wyważonym głosem. Po prostu nie spodziewałam się, że kiedyś stanę przed obliczem stanowiciela. Witaj ponownie w rozstajach Lethiany. W czym problem? Wcześniej powiedziałam, że Szkarłatny Chór, ze względu na ich dziwne zachowanie... skłonność do bójek i gburowatego przywódcę, ale po dokonanej przez ciebie... restrukturyzacji władzy nie jest to już wielkim problemem. Odchrząkuję, nerwowo rozglądając się wokół. Tak czy inaczej jest tu zbyt niebezpiecznie. Dlatego szukam nowego miejsca do prowadzenia interesu. Dam ci spokój. Dziękuję, stanowicielu. Nie będę cię dłużej zatrzymywać. Życzę tobie i twoim bliskim dużo zdrowia i pierścieni. No cóż. Nie każdemu da się dogodzić. Gdzie jest kuźnia? O. Serio? Hełm z... Okej. W sumie miałbym parę rzeczy do sprzedania. To potem, jak będę wracać. O wow. Wybacz, stanowicielu, zmory ostatnio strasznie się mnożą, więc Eldian poprosił nas o zapieczętowanie starych murów. Okej. Czyli jednak muszę... Tu jest hełm, tak? Czy to jest pieczęć? Zwierzyca. Teraz muszę znaleźć konkretne wejście, gdzie znajduje się kuźnia. W sumie mógłbym teleportować się na górę... Tu nie, tu. Na górę wieży. I zejść na stare mury z wewnątrz wieży. Jakby mnie powstrzymali. Chyba że nie ma dostępu. Wow, nagle tak długo ładuje, rozstaje? No bez przesady. Minusem tego miejsca jest fakt, że... Od razu sprzedam rzeczy. Tego miejsca minusem jest fakt, że to jest od cholery miejsc, do których można wejść. Robołuk jest tak dobrą bronią? 5 pierścieni platynowych. Z taką kasą mogę teraz... Zaraz, nadal chciałem... No właśnie. A, nie można sprzedać, ani usunąć tego przedmiotu. Okej. Nie mogę tak robić? No dobra. Być może tutaj. Ale tak mi się wydaje w sumie. A, tu byłem na dole? Rany, tu jest drzwi. Nie ma oznaczeń na tego. Nie ma oznaczeń niestety na mapie. Chyba. To nie tu. Byłem tu. No dole nie wiem czy bym, ale pewnie tak. Pewnie szukałem już to, kiedy po raz pierwszy... Znaczy szukałem już... Przeszukałem pewnie już wszystkie miejsca, kiedy po raz pierwszy tu byłem. I niestety nie pamiętam, ale byłem tutaj... Chyba byłem tu 3-4 razy? Być może. Dzielnica wschodnia... A, bo to tylko dzielnicy pokazuje. Ale serio? Tu nic nie ma wejścia, nie? Nic? Wieża zmierzchu. Sorry, can't. Porozmawiaj z nim, jeśli czegoś potrzebujesz. Sorry, can't. Gdzie jesteś? God damn it. Przecież ostatnio myślałem nad daniem szansy, daniem nowej szansy Hyper Light Drifter. Wydaje mi się, że być może zbyt, jak to się mówi, hasty. W zbytnim pośpiechu grałem w tę grę, aby zagrać jak najwięcej w nią... O, mogę to mi pograć? W jak najszybszym czasie. Witaj stanowicielu, wybacz, nie interesuje mnie co sprzedajesz. Jeśli chcesz z kimś pomówić, odpowiednią osobą będzie mój brat. Twój brat tylko mnie powitał, nie chciał nawet gadać. Cholera jasna. Być może w dzienniku mam napisane, ona znajduje się, że może z nią pogadać, ona znajduje się... tam, nie wiem. Podlewni zespolony, budynek ten zwany po prostu kuźnią, znajduje się na wschód od rzeki na pierwszym poziomie dzielnicy wschodzącego księżyca, tam byłem! Dzielnica wschodzącego księżyca. To tu? Ale nie mogłem tu wejść. Byłem tu, przechodziłem tędy. Nie, zaraz. Pierwszy poziom to tu. Ale tu byłem. Czy nie byłem? Zaraz, tu jest oręż, więc logiczne by... Nie, zaraz. Tu... Nie, byłem tu. Fuck, byłem tu. To nie jest kuźnia. A tu jest pierwszy poziom. Nie, what? Ja Scott. Dlaczego jesteś taki głupi? O, co się dzieje. Mistrzyni, przybył stanowiciel. No chór. Nie chór. Mistrzyni kuźni Zdenia. Zdenia odwraca się i podchodzi do ciebie sprężystym krokiem. Staje przed tobą emanując pewnością siebie, ale zauważasz, że stopy postawiła w sposób, który pozwoli jej na szybki ruch w razie potrzeby. Nie spuszcza z ciebie oczu. Ale wiesz, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się wokół niej. Stanowicielu, oby twoja kuźnia nigdy nie ostygła. Salutuję ci. Miałem nadzieję, że nasze ścieżki się skrzyżują. Doszły mnie słuchy, że przyczyniłeś się do zdjęcia edyktu burz z Kamiennej Strażnicy. Kiwa nieznacznie głową w geście uznania. To niemały wyczyn. Spytałabym cię, jak to zrobiłeś, ale z pewnością masz ważniejsze sprawy do omówienia. Przewodzę zespolonym już od lat. A nigdy wcześniej nie słyszałem, by jakikolwiek stanowiciel mógł poszczycić się równie z znaczącymi osiągnięciami. To zaszczyt rozmawiać z kimś, kto dokonał tak chwalebnych czynów. Co służka ognia może dla ciebie zrobić, stanowicielu? Co przywiozłaś ze sobą, by ochronić rozstaje Lethiany? Nazwałam go hełmem zmorogromcy. Stworzyłam go specjalnie po to, by chronić zespolonych przed zmorami ze starych murów. Gdy hełm znajduje się na swoim miejscu, jego magia uwięzi je w środku. Dlaczego stworzyłaś hełm? Zespoleni to rzemieślnicy. Tworzymy broń i zbroję. Stanowicielu, nie... Tworzymy broń i zbroję, stanowicielu, nie posągi i beloty. Zajmuję się tym, na czym się znam. Hełm można z łatwością przenieść lub używać go w walce, w razie gdyby jego właściwości ochronne miały się kiedyś przydać w innym miejscu. Na razie zostanie tutaj i będzie chronił zespolonych. Mamy pilne zadanie do wykonania, a nie uda nam się to, jeśli ciągle będziemy nękani przez wrogie siły. Przyszedłem po ten hełm. Oddaj mi go. Zdenia przerywa na chwilę. Zdaję sobie sprawę z twojej reputacji i wiem, że trzeba się z tobą liczyć. Usiłuję ukryć uśmiech, zakrywając dłonią usta. Mam związane ręce, stanowicielu. Otrzymałem wyraźne polecenie, by dostarczyć hełm do starych murów. Nie wolisz, by ktoś potężny wypróbował owoc twojej pracy w walce? Powiem to, ale wiem, że to jest bezowocne, bo ona właśnie powiedziała, że dostała przecież konkretny rozkaz. Wykrzywę ustaw Grymasie. Sądzisz, że podoba mi się, że moje arcydzieło zarośnie mchem jak pomnik? Jako pomnik powinno być wykorzystywane do pozbycia się zmor, a nie jedynie do odstraszenia ich. Wydaje z siebie długie westchnienie. Póki jednak zmory krążą po starych murach, bezpieczeństwo kuźni jest najważniejsze. Zerka na towarzyszy i nachyla się bliżej. Jeśli ktokolwiek się z nimi upora, to chętnie ujrzę, jak hełm służy lepszej sprawie. Uśmiecha się. Pod warunkiem, że nie zapomnisz wspomnieć, kto go dla ciebie wykuł. Kiwa głową w stronę pozostałych spolonych, po czym opuszcza kuźnię. Dała mi do zrozumienia po prostu, żebym załatwił... O, kolejna rozmowa? A właśnie, przywódca. Niechaj brzęk pierścienia oraz cisza, jaką niesie ze sobą spokój, wszędzie ci towarzyszą. Co taki stary głupiec jak ja mógłby dla ciebie zrobić? Czy mogę zadać kilka pytań na temat rozstojów Lethiany? Jeśli masz pytania odnośnie naszej osady... To już tego było... nie mam inne pytania, odejdź. Oczywiście wracam do domu. Zajdź do mnie, jeśli będziesz czegoś potrzebował. No idź szybciej, rany! Po co w ogóle mi ta animacja jest? Przyjrzyj się hełmowi... okej. Wróciłeś. Lohara odwraca się do ciebie. Jej ciało pokryte jest sadzą w różnych odcieniach, a pierś unosi się w ciężkim oddechu. Nigdy nie starcza dnia na wyprodukowanie wystarczającej ilości żelaza. Zdejmuje ciężkie płócienne rękawice i zwija dłonie w pięści. Stawy jej palców zgodnie trzaskają. Jak mogę ci pomóc? Przyniosłem ci kilka kryształów lazurolitu. Może przydadzą ci się w pracy. Ostrożnie bierze je od ciebie, podziwiając ich nieobrobione krawędzie. Cóż za okazy, stanowicielu! Nie cóż za okazy, stanowicielu! Z ich pomocą moi zespoleni i ja z pewnością stworzymy jakiś potężny przedmiot. Dziękuję. Ciekawe. Może zbroję. Gotowe, stanowicielu. Zgodnie z obietnicą wykułam dla ciebie przedmiot o wielkiej mocy. What the fuck? O, laska lazurolitu. O, ale ona nie ma... Ona jest droższa. Ale ona nie ma... specjalnej umiejętności, której w sumie potrzebuje. To jest fajna laska, ale... Jak tego brzmi? Fajna laska, ale nie jest mi potrzebna. To głupie brzmi strasznie. Bleh. Obejrzyj teraz hełm, tak? Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego wysyłam teraz ciągle Tyranny jeden po drugim odcinku, bo chcę już skończyć nagrywanie Tyranny. Mam... What the fuck? Do broni, nadchodzi stanowiciel, nie pozwólcie mu przeżyć. What the fuck? Kim wy jesteście, żeby mi grozić? Sukinsyny. Chciałbym sprawdzić rozgłos swojej broni. No, muszę używać jak najczęściej. Najpierw rozszarpać tego. Dobra. Nie. Akurat starczyło. Nie rozwaliłem mu pancerza. Ale zaraz po tobie. Diab. Załatwili jakiegoś osadnika. Jesteś najeźdźcy. Kim wy kurwa jesteście? No w ogóle oni śmią mnie atakować. Co to w ogóle ma być? I'll tear your scalp out by your ass. Nie plus 12, nice. Szkoda, że nie ma... A nie, ona miała jakiś specjalny chyba. Ta. Łaska czempiona. O i po co to użyłem? Po co to użyłem? Ale ona ma rozgłos, prawda? Ma. Come at me, grave meat. Grave meat. Możemy się ustawić jakoś inteligentnie, albo zaatakować, tak jak teraz zrobię. Wow. mam te mikstury, ale... Niedobrze. O cholera, znów. A bo to jest jakaś boss. Huh. Muszę sobą użyć uleczenia, nie mam wyjścia. Okej. Okej. Jest, okej. Inteligentnie. Wow! To zdolnie jest świetne. Tylko, że ono mi zmniejsza mój pancerz. Mam ranę, prawda? Dwie rany nawet. Na pewno ta przywódczyni miała niezłą broń. Gwarantuję. O tak, mam... Ale... Oho, ho. Młot bojowy... Ale to wiadomo, bojowy Spiżowego Bractwa. Czy nie są ci, którzy mieli chronić to miejsce? Jeżeli ta dziewczyna... A nie, zaraz, ja zabiję... Nie zabiję tego ziomka. Ciekawe. Mogę zapisać? Zapisane, okej. Ej, daj mu przejść. Nie mogę przejść? Okej, teraz. O, o. A nie możesz. Załatwcie tego jak najprędzej. Rozszar było. O cholera, twardzie. Wow. Okej. Świetnie. Will do. I got it. No to wyzwała, sprytnie. Tylko ja też muszę teraz sił zrobić. Czwórka, czwórka. A, zatrzymała, jak zatrzymana gra. Uwaga. Ja. Pięknie. Żołnierze nie żyją. O, hełm. Hełm Spiżowego Bractwa. Mniej pancerza. Nie pokonałem. A, okej, mam teraz sprawdzić co u niego. I powiem wam, że odpocznę. A ci dalej. Rozbijają pod pachą namiot. Wiecie, że coś się nie tak dzieje. Zupełnie inna historia, gdy postanowiłem się sprzeciwić. No rozbrojony. Niesamowite. Niesamowite. Akurat w momencie, kiedy chciałem użyć. Teraz. W swoim domu wyrostaje Lethiany, ale warto go odwiedzić. Gdzie on jest? Nie mogę na górę wejść. Pewnie jedyny... A, to pewnie tutaj. Prawda? Jedyne drzwi, do których można wejść, więc... To akurat... Graty. Znaczy, to ja akurat dziękuję twórcom gry, że tak zrobili, bo mi się znowu błąkał po tych rozstajach. Bardzo głupio. W Neverwinter Night 2... Znów przepraszam, nawiązywać, ale no... Po prostu jest tam, że jak odkrywasz miejsce, przejście i tak dalej, to na mapie jest napisane, że zaznaczono coś na mapie. I tam jest zaznaczone, że to jest przejście, coś tam, portal, coś tam, coś tam. Drzwi wiodące do... Wiecie co, gdzie brama tego i tego. Okej. Kolejni. Mają hełm! To Raithmon! Raithmon, przepraszam. It's Raithmon! It's Raithmon! Przepraszam. Dziękuję, stanowicielu. Odwróciłeś uwagę lepiej niż przypuszczałem. Właściwie... nie, właśnie tego było mi trzeba, żeby zdobyć potężne rzeczy. A teraz muszę się czymś zająć. Patrz w milczeniu. Gapi się na ciebie przez chwilę, jakby czekał, aż coś powiesz. Skoro to wszystko, co masz do powiedzenia, wzrusza ramionami i ucieka na południe. Udaj się w pościg za nim. Skurwysyn, oczywiście. Nie mam mowy, żebym puścił mu płazem. Pułapka. Kogoż to ja widzę? Trochę późno się zjawiasz. Raithmon zanosi się śmiechem. Trzyma linę, którą związał ręce Zdeni. O, matko. Patrujący się w niego z ogromną nienawiścią. Mam już hełm zmorogromcy i mistrzynię zespolonych, dzięki czemu nic mnie nie powstrzyma przed napuszczeniem zmór na rozstaj Rosjany. Zdenia warczy i robi krok w kierunku Raithmona, który odskakuje i zasłania się rękami. Zauważasz, że ma podbite oko, a z jego nosa sączy się krew. Ty kundlu! Zdenia spluwa na niego. Ubranie kobiety pochlapane jest krwią, ona zaś porusza rękami, próbując się uwolnić. Jak tylko się uwolnię, nie myśl, że nie. Jak tylko się uwolnię, nie myśl, że tak się nie stanie, chociaż że się nie uwolnię, o to chodzi. Twoja krew splami moją zbroję jak krew twojego podwładnego. Nie wystarczy przyłożyć mi młotem w głowę, żeby mnie załatwić, tchórzu. Użyłeś swoich ludzi, żeby odwrócić moją uwagę. Wiesz, że nie możesz się ze mną równać. Raithmon odsuwa się od Zdeni, jeszcze o kroki mówi dalej. Po uwolnieniu z mur przepędzę na jeźdźcu, którym się zdaje, że tu jest ich dom. I udowodnię, że tylko Spiżowe Bractwo ma dość siły, by ochronić rozstaj Lethiany. A teraz wybacz, ale muszę narazić na niebezpieczeństwo miasteczko, aby następnie je ocalić. I ucieka znów, sukinsyn pierdolony. Zabić skurwysynów. Przepraszam, nie cierpię zdrady. Znaczy nikt mnie nie zdradził tak naprawdę. Czy ty ich ogłuszysz najpierw? Okej, uleczenie. Ona teraz zablokuje czas. Tarcza. Okej. I teraz ten. Kamień. Piękny spowolnienie się. A wiesz co, pomóż jemu, no właśnie. I poradzę. Dobra, to załatwić? A krzykiem nic nie da, atakuj, atakuj. I sama krzyknęła. Okej. O, wow, blisko brakowało. Bardzo blisko, bardzo mało brakowało. A, mam pogadać z przywódcą tego miejsca. Szkoda, że nie było czegoś takiego. Idźcie. Ja się nimi zajmę, nie? I uciekam. Znaczy, tam ci gonią, ci bronią się, nie? Wrócić okazuje... Kurde, czegoś takiego tu brakuje, nie? Jak to powiedzieć? Brak tego przywiązania do postaci, po prostu. To jest problem. To jest duży problem. Stanowicielu, wejdź! Właśnie się dowiedziałem, że hełm zmorogromcy zniknął. To straszne. Co się stało? Słychać było odgłosy walki. Czy jest ich więcej? Raithmon ukradł hełm z Morogromcy i uprowadził Zdenię. A już zaczynałem wierzyć, że nareszcie jesteśmy bezpieczni. Ale jak to mówią, uroczystość zaplanowana przed czasem niechybnie zmieni się w stypę. O, dobre powiedzenie. Eldian kręci głową. Bez Zdeni nie mamy szans na zdobycie kolejnego hełmu. Przyjaciele, proszę, wróćcie do swych domów. Stanowiciel zajął się już najeźdźcami. Okej. Wiem, że proszę o zbyt wiele pod tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, stanowicielu, ale bez hełmu lub Zdeni... Wróciliśmy do punktu wyjścia. Obóz Spiżowego Bractwa znajduje się w pobliżu starych murów w bliźniaczych rzekach. Podróżują zazwyczaj przez ustronia Dezertera. Poszukiwania Raithmona i Zdeni możesz zacząć w każdym z tych miejsc. Błagam cię, znajdź ich. Nie wiem wiele więcej, ale z chęcią postaram się odpowiedzieć na twoje wszelkie pytania. Co możesz mi powiedzieć o ustroniach Dezertera? To ponure bagniste pustkowie. Zazwyczaj nikt tam się nie zapuszcza i dlatego bractwo korzysta z tego szlaku. Mniejsza szansa na spotkanie kogoś na trakcie. Jeśli Raithmon będzie chciał się... gdzieś udać, prawdopodobnie Bardzo prawdopodobne, że skorzysta z ustroni. Co możesz mi powiedzieć o bliźniaczych rzekach? Znajduje się tam jeszcze jedno wejście do starych murów. Z tego co mi wiadomo, bractwo ma w tamtej okolicy swoją bazę wypadową. Krążą plotki, że zajmują się badaniem obszaru starych murów. Jeśli to prawda, Raithmon jest jeszcze bardziej szalony niż mówią. Dzieje się tu coś jeszcze, o czym warto wiedzieć? Nie chcę narzucać ci się kolejną prośbą, stanowicielu, ale muszę. Niedawna napaść była straszna i wielu mieszkańców ma teraz ciężko. Lohara straciła podczas ataku paru ludzi, a już wcześniej miała niedobory. Zapewne przyda jej się wszelka pomoc, oprócz tego kilka osób zaginęło. Jeśli to nie będzie dla ciebie kłopot, przyjdź po miasteczku i sprawdź, czy ktoś nie jest w potrzebie. Składa ci formalny ukłon. Zdaję sobie sprawę, że nie mam prawa cię o to prosić, ale wiem też, że tylko ty możesz im pomóc. Czy tylko ja uważam, że to bardzo zły pomysł, żeby zostawiać potężny artefakt w miejscu, w którym każdy mógł się do niego dobrać? Nawet jeśli obłożono go zaklęciami ochronnymi, to taka beztroska jest zastanawiająca. Liczy się dla mnie wyłącznie bezpieczeństwo tej mieściny. Mam nadzieję, że w tej sprawie myślimy podobnie, stanowicielu, ponieważ skutecznie radzisz sobie z wszelkimi zagrożeniami także nie z tego świata. Zadbam o to, by drzwi do starych murów były dla ciebie otwarte. Kiedy wrócisz, przejście do podstawy wieży będzie już odblokowane. Jeśli to może ci w jakiś sposób pomóc, to skorzystaj z niego, proszę. Wiem, że proszę cię o wiele. Jeśli mogę ci jakoś pomóc, pytaj śmiało. Chcę ci zadać kilka pytań odnośnie ostatniego ataku. Potworność, po prostu coś strasznego, kręci koło. Co cię gryzie, stanowicielu? Jak uważasz, dlaczego Raithmon schwytał Zdenię? To mnie interesuje jedyne. Ciekawe pytanie. Eldian drapie się po brodzie, mrużąc oczy w zamyśleniu. Szczerze powiedziawszy, to zespoleni i Spiżowe Bractwo nigdy nie umieli się dogadać. Kowale uważają się za rzemieślników, a wojaków z bractwa traktują jak przygłupich zbójów, którzy nie są godni skorzystania z ich ślicznych mieczy. Bractwo zaś uważa zespolonych za posłusznych sługusów hegemona, którzy chętnie przehandlują godność w zamian za regularne posiłki i gorące więzienie, które nazywają kuźnią. Nie wiem, czy Raithmon zamierzał schwytać Zdenię. Tak po prawdzie mogło to się skończyć tak, że ona któregoś dnia rozbiłaby mu łeb młotem. Chichoczy na tę myśl. Bez względu na to, co zaplanował, zapewne od lat chciał dać zespolonym zasłużoną nauczkę. Chyba nie wszyscy członkowie bractwa zgadzają się z Raithmonem. Słyszałem pogłoski na ten temat. Powiadają, że dowódca bractwa jest obłąkany i wszędzie węszy spiski i zdrady. Paru jego poruczników zniknęło, nie sądzę, żeby wszyscy polegli w bitwie. Pomyśl tylko, skoro twoim dowódcą jest ktoś taki, to pewnie wkrótce ktoś inny spróbuje przejąć stery. W swoim czasie znałem paru członków bractwa. Nie nazwałbym ich porządnymi, ale też nie byli zupełnymi dupkami. Decyzja Raithmona nie spodoba się niektórym z jego ludzi. Żegnaj. Okej. Co poczniemy? Feldbider! Please help us! Oh, come on! Dobra, chwila się z wami pożegnam. Ostatnio się zagrałem 46 minut grałem, a nie wiem, grać 20. Ale po prostu teraz mi się... Jak nagrywam, powiem wam, że mi się przyjemniej gra niż kiedy grałem po raz pierwszy. No dobrze, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanko!